Powiem troszeczkę na temat powołania, czyli Bożych planów, celów i dążeń. W II Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w wersety 13-14 jest napisane tak. Toteż jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród, odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Jeżeli narodziliśmy się z Bożego Ducha, otrzymaliśmy łaskę, czyli tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy weszli w Bożą przychylność przez Jezusa Chrystusa, to w sposób automatyczny otrzymaliśmy prawo do poznania zamysłów Boga. Czyli my jesteśmy ludźmi, którzy mają prawo do poznania zamysłów Boga. Nie jesteśmy ludźmi, którym Bóg coś objawi lub nie. Chcę, żebyś to bardzo wziął sobie teraz do serca. Sformułowanie, że czekam, aż mi Pan coś objawi, jest błędne. Trudna to jest może rzecz do zrozumienia, ale ty posiadasz prawo do poznania zamysłów Boga. Prawo. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Ty nie zasłużyłeś na nic. I kiedy ty jesteś w tym systemie łaski poprzez to, że oddałeś życie Jezusowi, to od tego momentu stajesz się pełnoprawnym właścicielem zamysłów Boga. Pełnoprawny właściciel jest. Krótko powiedziawszy, poznanie Bożej woli, nie? Jest nie tylko możliwe, ale zależy od Ciebie, a nie od Boga. Chcesz, to poznasz, nie chcesz, nie poznasz. Mnie uczono kiedyś, że ja mam czekać na to, aż mi coś objawi Pan. No i trochę to było takie dla mnie dziwaczne. Wiecie dlaczego? Bo to jest fajnie, jak tak mówimy o rzeczy, która jest dalekosiężna. Która się tam ma wydarzyć. Jesteś młodym człowiekiem, modlisz się o żonę, o męża. To ty sobie możesz powiedzieć, że tam czekasz na coś, że tam ci Pan objawi. Tak? No ale ty potrzebujesz na przykład wiedzieć teraz coś. Bo to jest ci potrzebne teraz, do jakiejś rzeczy. Działasz w jakiejś dziedzinie, tak? Teraz. Ja muszę teraz podjąć decyzję, nie tam. Decyzję, kiedy czekał, aż mi objawi Pan. No więc to zaczęło mi się bardzo mocno kłócić i zrozumiałem bardzo prostą rzecz. Że otrzymawszy łaskę, otrzymaliśmy automatyczną możliwość poznania poglądów Boga. Jego planów, celów i dążeń w stosunku do naszego życia. To nie jest w stosunku do życia innych. Bo żeby czegoś się dowiedzieć o życiu innych, to są zupełnie inne schematy. Nie o tym mówimy. To nie o tym mówimy. Bóg dał ci prawo, abyś poznał Jego plany, cele i dążenia odnośnie twojego życia w 100%. Życie chrześcijanina to nie jest życie w ciemno. Taki to jest Bóg. Jezus, prawda, zawsze Jezus, to teraz prawda sobie mów, powiedział tak. Nie czynię nic, jeśli nie widzę tego u Ojca. I cały czas coś robił. Zgadza się? Codziennie coś robił Jezus, tak? A powiedział tak. Nie czynię nic, jeśli nie widzę tego u Ojca. Co to znaczy? To znaczy, że on miał notoryczne objawienie. I teraz tak. Jeżeli Jezus miał notoryczne objawienie, a powiedział tak, będziecie czynili to, co ja i większe rzeczy czynili będziecie. Czynić będziecie, tak? Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli Jezus miał cały czas objawienie, to ty masz prawo, aby mieć cały czas objawienie. To bardzo prosta sprawa. Bo ty i Jezus jesteście jedno.
Nie ma różnicy między Tobą, a Bożym Synem, który umarł za Twoje grzechy. Kiedy wszedł w Ciebie Święty Duch, nastąpiło automatyczne zjednoczenie i posiadasz pełne prawo do poznania Bożych planów, celów i dążeń w stosunku do Twojego życia. Teraz sobie możecie zapisywać rzeczy, które sobie będziecie studiowali, to wersety Hebrajczyków 8:11. Mamy tutaj obietnicę poznania Jego osoby. Hebrajczyków 8:11. Obietnica poznania Jego osoby, czyli Bóg daje Ci obietnicę, że możesz Go dogłębnie poznać. On tego chce. I Księga Amosa 3:7. Obietnica poznania Jego planów, celów i dążeń jest w tym miejscu zawarta. Czyli Jego osoby i tego, czego On chce, jak On myśli. Ludzie mówią tak. Ja nie wiem, co myśli Bóg. Ja mówię, a ja wiem. No i oczywiście pierwsza rzecz, jesteś arogancki i pyszny. Nie jestem arogancki i pyszny, tylko po prostu to mi się należy. Ja przede wszystkim uznałem, że wiem i tyle. Rozumiesz? Ja wiem i tyle. Musisz uwierzyć, że masz prawo do tego, aby wiedzieć wszystko to, co Bóg do Twojego życia złożył w swoim sercu. To nie oznacza, że Ty raptem spada na Ciebie jakaś potężna wiedza pod tytułem, że doskonale teraz wiem, minuta po minucie. To nie o to chodzi. To w ogóle nie ta sprawa jest, nie? Bo to my w ogóle nie jesteśmy tak pojemni. Rozumiesz? Nam by się twarde dyski popaliły. Gdybyś Ty dzisiaj na przykład posiadł w ogóle do końca Twoich dni informacje o Bożych koncepcjach, planach, również, to jest niemożliwe. Nie dlatego to jest niemożliwe, że to Bóg tego nie chce, czy to coś tam nam dozuje. Nie, tylko dlatego, że pojemnik się nie nadaje. Rozumiecie, mamy słaby pojemnik. Tutaj się dużo nie nakręcimy tak naprawdę. Dlatego Słowo Boże mówi, że jeżeli choć jesteśmy na ziemi, to oddaleni jesteśmy od Pana. Czyli po prostu tak naprawdę my mamy ograniczoną pojemność. Ograniczoną. Ale w miarę funkcjonowania naszej pojemności jesteśmy w stanie wiedzieć absolutnie wszystko. Wszystko. Pierwsza rzecz, to trzeba w to uwierzyć. 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 Objawienie jest dla Ciebie dostępne 24 godziny na dobę. I nie czeka się na nie latami, miesiącami, czy w ogóle jakimiś dniami, jeśli jest ono dzisiaj do zastosowania. Tak się nie czeka. Co mam robić? Co mam robić? Pół życia chodzę, nie wiem, co mam robić. Jak to nie wiesz, co masz robić? Musisz uwierzyć najpierw, że wiesz. Takie na dzień dobry. Ale jak mam uwierzyć, jak wiem, jak nie wiem? Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nie czuć. Nie ma w głowie. To jest wiara. Wiara to pewność tego, czego nie widać. Ja się na przykład zabieram do jakiejś pracy. To takie ciekawe u nas w domu jest. Na przykład coś tam się popsuje. Jak ja tam mówię, tam coś się popsuło. Nie? Ja mówię, zaraz to zrobię. Ale obiec się znasz, na tym, ja mówię, jestem mistrzem w tym, ten zęby z jadłem. Mówię. Są takie, nasze takie rozmowy, ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. W wielu przypadkach nie wiem, a rozumiecie? Moje wyznanie wiary zawsze jest pierwsze, zanim za coś się wezmę, zawsze. Takie na przykład stałe słowo u nas w domu, które jest, to jest z mojej strony, to jest ja to załatwię. Coś tam ona, Agata coś tam mi zgłasza, bo ona tak fajnie mówi, zgłasza musterkę. Jakieś tam, znaczy ona tak w różnych dziedzinach na przykład, nie? Ona na przykład w kościele, bo ona ma silny proroczy wgląd, nie? W różne rzeczy, na przykład ona wstaje rano, sen miała proroczy, wstaje, tam jeszcze zaspana, mówi, zgłasza musterkę. Mówi, i tam mówi w ogóle coś tam na jakiś tam temat, wiesz, w kościele. Ja mówię, a moja reakcja jest taka, to załatwmy, co się przyjmujesz, koń ma wielki łeb, niech myśli. Ktoś powie, co to jest? To w ogóle, co to za zjawisko jest? Ja mówię, to jest ruch wiary. To jest ruch wiary w praktyce. Na przykład nie siadamy i nie rozważamy problemu.
U nas nie ma takiej rzeczy, ja bym w ogóle zgłupiał ludzi, jakie problemy. No, no nie ma co. Ja to siadam sobie w domu, jak mam chwilę, jak ja mam wolny czas, sobie włączam kabaret Moralnego Niepokoju, kładę sobie nogi i sobie leżę, wiesz, przed człowiekiem, przed co ja jestem. Mam dostęp do Bożych planów, celów i dążeń. Ja w to wierzę. To się bierze przez wiarę. Przez wiarę. Dwie obietnice. List do Hebrajczyków 8:11 i Księga Amosa 3:7. Obietnice! Co mówi słowo? W Chrystusie Jezusie wszystkie Boże obietnice mają swoje? Tak! Jesteś w Chrystusie Jezusie? Tak. To wszystkie Boże obietnice mają dla Ciebie swoje tak! Wszystkie Boże obietnice. Jeżeli jest obietnica, że masz możliwość mnie poznać, kropka, to teraz co ty robisz przez wiarę? Dziękuję ci, że cię poznamy. I biorę od ciebie urządzenia do zrealizowania tego. To jest umysł wierzącego człowieka. Jeżeli jest obietnica, że jego plany, cele i dążenia są dla ciebie poznawalne, że mówi, dziękuję ci, że znam twoje plany, cele i dążenia wobec mojego życia i biorę od ciebie teraz narzędzia, tak, aby to wprowadzić w praktykę. A w głowie dalej pustka. Bo nas nie interesuje, co mamy w głowie. Nas interesuje, co powiedział Bóg. Bo rzeczywistością jest Chrystus, a nie to, co mamy w głowie, tak? W głowie to ty możesz mieć kilo trociny. To nie ma znaczenia, co ty masz w głowie. Nie ma znaczenia, co ty masz w głowie. Ważne jest to, w co ty wierzysz. Masz to, w co wierzysz. I nie masz tego, w co nie wierzysz. Rozumiesz? Opieramy się na prawdzie. Pierwszą rzeczą, którą musimy sobie położyć, to jest to, co jest zapisane w liście do Rzymian 1:21, że poznawszy Boga, oni Go nie uwielbili jako Boga. A, przeczytamy to, bo to jest ciekawa rzecz. To jest ściśle związane z poznaniem. List do Rzymian 1:21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Ciemność jest przeciwieństwem światła, więc jeżeli my mówimy o systemie oglądu rzeczy, czyli mówimy o świetle, żeby jasno widzieć Boże plany, cele i dążenia, to pierwsza podstawowa rzecz, którą musimy zrobić, to poznanie Boga i teraz te poznanie Boga jest ściśle związane z uwielbieniem Boga. Krótko powiedziawszy, jeżeli chcesz poznawać Boże cele, plany i dążenia, musisz postawić Boga w centrum, absolutnym centrum swojego życia i absolutnym centrum adoracji. Number one. W środku. Kto jest najważniejszy? Bóg. Kogo lubię najbardziej? Boga. Rozumiecie? Kto jest dla mnie najważniejszy? Bóg. W środku. Poznanie Boga jest ściśle związane z uwielbieniem Go jako Boga. Czyli nie uwielbienie Go jako cokolwiek. Jako Boga. Jesteś Bogiem moim. Bogiem moim. Kimś najważniejszym w moim życiu. Moja żona kiedyś powiedziała taką rzecz. W jakimś kościele. Powiedziała tak, nasze małżeństwo jest możliwe i trwa, ponieważ kocham Jezusa bardziej niż Artura. Kocham Jezusa bardziej niż Artura. Dlatego to jest możliwe, że my żyjemy razem, funkcjonujemy. To jest to. To jest jej... Chrystus jest jej Bogiem. To jest jej Bóg. Jej Bóg. Ona ma w centrum Chrystusa. I teraz z uwagi na to, że ona postawiła sobie w centrum Chrystusa, to nastąpiły takie reakcje w jej życiu, że ona na przykład mogła mnie pokochać,
normalną miłością, ufać mi, żyć ze mną w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, to jest to. Że uwielbienie Boga jako Boga. Uwielbienie Boga. A teraz co to znaczy uwielbienie Boga jako Boga? To znaczy, że ja biorę pod uwagę, i znowu wracamy do tego, co mówiłem przednio, biorę pod uwagę wszystkie sprawy związane z Chrystusowością i stawiam je jako numer jeden. To są Boże poglądy, Boże koncepcje rozpoznawalne w Chrystusie. To jest Bóg, uwielbić Boga jako Boga. To nie jest to, że stoję na uwielbieniu halleluja, halleluja. Czy tam skaczę, czy robię coś innego. To nie o to chodzi. To nie ta formuła uwielbienia. Uwielbienie Boga ma za swój fundament życiową postawę dziękczynienia. Czyli jeżeli ja realnie postawiłem Boga w swoim życiu, tak? To ja jestem człowiekiem, który kręci się wokół Niego, tak? Z wdzięcznością. Za co? Za wszystko. Za wszystko. Dziękczynienie to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie i romantyczne poszukiwanie relacji serce do serca. Pierwsza rzecz w realnym dziękczynieniu, tak, to jest to, że my okazujemy posłuszeństwo. Zobaczcie, jakie to są proste sprawy. Jeżeli ty mówisz tak, jestem Bogu wdzięczny za to i za tamto, tak? Ale na przykład mówisz, tam do kościoła to nie muszę przychodzić. Bo ty kłamiesz z tą wdzięcznością. Bo on powiedział, wspólnych zebrań nie opuszczaj. Tak? Ale ty mówisz, jestem wdzięczny Panu, halleluja. Ale Kościół, inne sprawy mam. Rozumiesz? Mówisz, Boże, jestem Ci wdzięczny. Uwielbiam Cię, Panie. A jak masz dać pieniądze na Kościół, rozumiesz? To Ci się stopy pocą od razu. A Jezus usiadł naprzeciwko skarbnicy. Tamte to dopiero numery wali. Tam się wszyscy wrzucali tak inkognito, żeby nie wiadomo było, ile kto wrzucić. A ten wziął i usiadł naprzeciwko tej skrzynki i się patrzył na ręce. Nie wiem, panie, ile wrzucali ty. Masz dwa sklepy. Ile tam? On ich wprowadzał zakłopotanie. Jak byłem w kościele zielonoświątkowym kiedyś, to mieliśmy takie, tam było takie, się kolekty zbierało w takie, tu była taka ramka, a tu wisiała taka długa, taka jak prezerwatywa, takie długie, to było fioletowe, bo tam to wszystko było takie stonowane, tam wszystko, tam wszyscy chodzili stonowani jacyś, tak co, też tak chodziłem tam przez pewien czas. No i oni te coś nosili. I tam każdy wkładał rękę głęboko. Ja też tak na początku zastanawiałem, że ktoś tam nie wyjmuje czegoś. Jeszcze jakieś takie symptomy złodzieja we mnie były. Tam mówię, wsadzi, to może wyjmie, nie? No ale tam wsadzał, bo to chodziło o to, żeby twoja prawica nie wiedziała, co tam wkłada lewica. Taki tekst jest. Znaleźli to sobie i zrobili to coś, żeby to nie było wiadomo, ile się tam wkłada. No bo to wiesz, to każdego prywatna sprawa, ile to wkłada. Kłamstwo. Cholera, to jest publiczne. Ile dajesz pieniędzy, świadczy o twoim sercu. Jezus usiadł, wsadził nos, proszę ciebie, w tę skarbnicę i patrzył, ile oni wrzucają. Ten to był, co? Prawda! To prawda tam się działa z nosem w tej skarbnicy. Prawda, ale niesympatyczna. Już szli? To już mówią, ale usiadł, więcej damy, chociaż dzisiaj, żeby nie było. Może jutro nie będzie siedział, będzie siedział zawsze będzie siedział tam. Z nosem i patrzył. Luter kiedyś powiedział, ostatni obrzezuje się portfel. Się portfel obrzeza, cały człowiek obrzezany. Mówisz, Panie, uwielbiam Cię. A jak masz dać pieniądze, a na co one pójdą, na co pójdą? Spodnie zaraz sobie kupię, jak to na co pójdą? No, Panie, przecież, że nie wiem, to dziwne. A resztę przytracę. Człowieku, na co pójdą pieniądze? No na co pójdą pieniądze?
królestwu pójdą pieniądze. Się czasem śmieję z ludzi, mówię, pieniądze, ty w ogóle masz pojęcie, mówię, kup pieniądze. Byłem złodziejem, ja miałem 100 tysięcy w miesiącu, nie ruszając tylko z domu. A ty mi dzisiaj mówisz, że się ukradnę 500 zł. I przetracę na coś, mówię, ja normalnie czasami, wiecie, dziękczynienie, tak, to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie i romantycznym poszukiwaniu serca Boga. Posłuszeństwo to jest tak nielubiane słowo wśród chrześcijan, szczególnie charyzmatyków, bo tam resztę to zastraszyli. Zakonnicy zastraszyli, że ciebie zakon wiesz. Czy Bóg odrzuci? I robią wszystko, co trzeba. Ale jak jesteś wyzwolony, już wiesz, że cię Bóg nie odrzuci, wiesz, o co chodzi? No to co? Jeszury i wieszka. Już mi nic nie grozi. Jestem wolny, wolny, wolny. Jesteś wolny, żeby zacząć mądrze zależeć. Teraz jako człowiek wolny podejmij decyzję o świadomej niewoli Chrystusowi. To jest bardzo proste. Świadoma niewola. Jesteś już wolny, ale teraz świadomie wejdź w niewolnictwo. Świadomie. Niech On tobą rządzi. Aha. Posłuszeństwo. Na tym polega miłość, mówi Jezus. Że jesteście posłuszni. Jeżeli mnie kochacie, to będziecie posłuszni słowom moim. A ty mówię, ale ja jestem posłuszny, ja kocham Pana Jezusa, ja Go tak bardzo kocham, ja Go bardzo kocham, ale ja mam swoje zdanie. Mówię, kłamiesz! Nieprawda, że tak Go kochasz bardzo. Kochasz Go tylko tyle, ile jesteś Mu posłuszny. Więcej nie kochasz Go. A posłuszeństwo nie polega na tym, że ty realizujesz własną koncepcję, tylko stoisz na prawdzie, która ma na imię Chrystus. To jest ta miłość realna. Plus, tak, romantyczne poszukiwanie. Co to znaczy? To znaczy, że ja szukam cały czas pewnej głębi w tej relacji. Ale najpierw posłuszeństwo, a potem szukam głębi. Najpierw posłuszeństwo. Najpierw posłuszeństwo. A więc, aby Bóg był uwielbiony w twoim życiu, musisz podjąć decyzję o poddaniu. Jeżeli ty chcesz realnie oglądać plany, cele i dążenia, chcesz mieć realny wgląd, to musisz podjąć decyzję o poddaniu. Poddany Tobie jestem, Panie Boże mój. Od A do Z. Będziesz się modlił, w ogóle to przyjdzie, powiedz, Jezus, ja podejmuję decyzję absolutnego poddania. Nie wiem, czy Ty wiesz, co to jest dokładnie te poddanie. Kiedyś mieliśmy walki psów, robiliśmy walki psów i mieliśmy takiego dobermana przerośniętego, nie? Nie wiem, no był przerośnięty generalnie, silny taki przerośnięty do pewna. I my go wystawialiśmy go na walki. I on był w ogóle strasznie pochrzaniony. On miał coś z psychiem miał zrąbaną, ten Niko. I on, bo wiecie, on suki nawet gryz. Normalnie pies nie, on, bo suka miała cieczkę, on potrafił pogryźć sukę ścieczką. Wiecie, to w ogóle to nienaturalną agresję w sobie ten pies. Znaczy ja dzisiaj uważam, że on był silnie zdemonizowany. Takim przekonanie na temat tego Nika, nie bardzo przypominam jego w ogóle zajawki. I my uczyliśmy go na przykład zabijać, nie? Uczyliśmy go zabijać, łapaliśmy psy, raniliśmy te psy, na przykład bagnetem przecinaliśmy im, takiego psa przywiązywaliśmy do drzewa i Niko podbiegał i uczyliśmy go zabijać, bo on miał na walkę, zarabiał pieniądze dla nas. No i szczuliśmy też różne psy tym Nikiem. Ale była jedna dziwna sytuacja kiedyś. Ja ją pamiętam i mi ją Duch Święty przypomniał. Poszczuliśmy nim takiego psa na osiedlu, nie? I ten pies takiego, no może nie był mały, ale w ogóle taki widać był taki, no taki jakiś kundel taki po prostu, widzieliśmy. I Niko zaczął biec do niego
I wiecie, co się stało? O dziwo? I potem mi właśnie Duch Święty to przypomniał. Ten pies nie uciekał przed nikiem, tylko wiecie, co zrobił? Położył się na plecy brzuchem do góry. W ogóle rozłożył łapy, położył się na plecy. I Niko podbiegł do niego, powąchał i odszedł. O co chodzi? Ja się potem dowiedziałem, że to jest pozycja poddania. W królestwie zwierząt, jeżeli jest samiec alfa i on ma w sobie taki potężny potencjał agresji, nie? I on dominuje i niszczy, to jedyną szansą jest to, żeby się poddać przed nim. Każda ucieczka, czy też atak, powoduje, że zwierzę zginie, nie? Ale poddanie się przed samcem alfa ratuje życie. To jest szok. Wiecie, dla mnie to było... On się poddał. Poddał się. Poddał się. W ogóle wiecie, że Bóg to samiec alfa. Słyszeliście o tym? No. To król królów i pan panów. To król królów i pan panów. On nie jest agresywny. On nie jest zły. Ale on jest królem. I teraz, jeżeli my chcemy przybrać odpowiednią postawę życiową, to wiecie, jaka to jest postawa? To jest postawa poddania. Tylko z postawy poddania my możemy sięgnąć po objawienia codzienne. Chcesz codziennych objawień? Z postawy poddania. Łapki do góry i brzuszek do wierzchu. I z tej pozycji, w tej pozycji łapie się codzienne objawienia. To jest postawa dziewczynna. Panie mój! Panie mój! Bóg to nie jest koleś. Ziomek. Rozumiesz? To nie. To jest ojciec. To nie jest Bóg, który cię niszczy, wymaga czegoś od ciebie. To nie o to chodzi. To nie jest Bóg, który cię dociska. To nie jest Bóg, który cię kara. To nie jest Bóg, który od ciebie wymaga. Ale to jest ojciec. Król, ojciec. I że on ci nie zrobi nic złego, jeżeli nie przyjmiesz postawy poddania. Nie ma żadnego problemu. Ty się nie musisz przed nim poddać. Ty w ogóle nie musisz, rozumiesz? Tylko że jedynie z postawy poddania będziesz mógł sięgać po codzienne objawienia. O to tutaj chodzi. Masz obietnicę, że Boże plany, cele i dążenia do twojego życia są tobie dane. Ale teraz musisz ubrać to w odpowiednią postawę. To się odpowiednio podchodzi. To się nie podchodzi jakkolwiek. Ludzie w ogóle tobie swoje mówi, pisze, to mnie, ktoś to mnie pisze. Ostatnio mi się tak, pastorze, a jak ja nie będę mówić, czy ja muszę dawać pieniądze, żeby mieć błogosławieństwo Boże. A ja mówię o Chryste jedyny. No mówię, no ludzie mu takie mi pytania zadają. Ja mówię, czego jeszcze mu nawet nie odpisałem. Nie wiem, mu odpiszę, może mu chyba chciwy jesteś, to o to chodzi. No może pokutuj, może jakoś to po... Skąd takie pytanie w ogóle? Zobaczcie, widzicie, że w tym nie ma żadnej postawy dziękczynienia, tu nie ma postawy wdzięczności, tu nie ma żadnej postawy poddania. Tu jest taka w ogóle postawa, w ogóle co tu zrobić, to jest ten Bóg, to jest jakiś tam Bóg, który tutaj rządzi tym wszystkim, to teraz jak tutaj wleć w to wszystko, żeby za bardzo się nie natrudzić, ale żeby od Niego coś wyłudzić. Rozumiesz? Coś takiego tutaj bym zrobił, coś takiego... I to i mnóstwo chrześcijan, tak? A jak będę tak miał, to co? To on co wtedy mi zrobi? Ja będę odwiedź urwie. No. Ale mówię, on tylko w sobotę urywa, wiesz. Szabat. By mnie nie... Bo ty, rozumiesz, bez sensu, że to jest drugi człowiek, to jest dobry Bóg. Kochany ojciec, oddał swojego syna za mnie, za ciebie. Dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Mógł w ogóle nas wszystkich wytracić, mógł nas, rozumiecie? W ogóle miał pełne prawo, żeby nas zutylizować, skasować, tak? I to naprawdę szczerze mógł to zrobić, tak? Nawet miał takie pomysły. Przez chwilę. Rozumiecie? To mówi do Mojżesza, mówi to Mojżesz, mówi, wytracę to wszystko, mówi tutaj. Nowe pokolenie, budzimy. Rozumiem, takie, ma takie różne zajawki ma tam w ogóle, nie?
Ale on nie, on daje Syna swojego. To... I teraz o co chodzi? W Chrystusie Jezusie potężna wymiana krzyżowa, niebo otwarte. I teraz głupkowate pytanie pod tytułem, prawda? Czy ja muszę dawać pieniądze, żeby mieć błogosławieństwo Boże? To jest taka postawa jak pod tytułem, czy ja, jak wyjmę baterię z pilota, to będę mógł przełączać? Takie, cóż za postawa? To nie jest postawa poddania. Nie możesz uwielbić Boga z tą postawą życiową. To tak się nie uwielbia Boga. Nie możesz lawirować. Jak w miłości można lawirować? No w miłości, no lawirować w miłości, no ludzie. Przez miłości to kochasz na zabój. Kochasz. Rozumiesz, to w ogóle jesteś w stanie poświęcić różne rzeczy. Ja będąc w świecie, na takim pułapie ludzkiej miłości byłem w stanie wiele poświęcić. Pamiętam, Agata zawsze jak ją chciałem z domu wyciągnąć, strasznie ją manipulowałem. Ona mieszka na parterze w takim domu, miała 15 lat. Ja przychodziłem, już taki byłem bandziorek domorosły i mówiłem, wyjdź tam do mnie. I ona nie, mama mi nie pozwala w ogóle, wiesz, ja pamiętam. I tak, a ja stałem przy tym parterze, no weź, no wyjdziesz, no weź, tam stałem. No ona mówi, nie, wiesz, ja pamiętam, miałem taki rewolwer, no nie, włożyłem kulę jedną, wziąłem ten magazynek, to co, ja mówię, po co strzelę w głowę. A ona do mnie mówi, no co ty? I tam było 5 komór. I nacisnąłem raz. Od razu wyszła. Ty, rozumiesz, ja dopiero potem się zastanowiłem, mówię, przecież jakie, rozumiesz, no to było jakby, ja mówię, Panie Boże, dziękuję, że ja w ogóle żyję, nie, bo to jest absurd, no. Ale po co, w ogóle jaki cel, i tu się nie pogadał, cel był taki, ponieważ ty ją po ludzku jakoś tam kochałeś, tak, w głupocie swojej robiłeś te rzeczy, to głupota była totalna, ale jednak było w tobie jakaś taka formuła, która była w stanie coś poświęcić. W ogóle wiecie, w miłości człowiek się poświęca. Taka naturalna rzecz wręcz, jeśli nawet nie mówimy o Bożych prawidłach teraz, tak? A takich zwykłych instynktach naturalnych. A cóż dopiero, kiedy ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, otrzymujesz niebo, czyli życie wieczne, z którego nic nie może cię wyrwać, masz Boga Ojca, który daje ci wymianę krzyżową, otwiera przed tobą absolutny sukces na ziemi, sadza cię ze sobą na tronie, no to teraz moje pytanie, jaka postawa wobec tego? No tylko postawa poddania. I przyjmując postawę poddania, Bożym prawdą w Chrystusie, zaznaczam, wchodzimy w sferę uwielbienia, która to sfera otwiera nam możliwość, tak, poznawania Bożych celów, Bożych dążeń, Bożych koncepcji wobec naszego życia. Z postawy pieska, który leży do góry brzuszkiem, a nie kozaczenia. Dopiero leżąc do góry, ludzie mówią tak do mnie, ty jesteś pyszny. Ja mówię, człowieku, ty w ogóle nic nie wiesz na temat pychy chyba. Pycha to jest niezależność od Boga. Ja leżę wywalony do góry brzuszkiem. Wierzę w każde Jego słowo jak głupi wierzę w Jego słowo, jak kretyn wierzę w te słowo. Całe życie na tym stawiam w ogóle. Ryzykuję ciągle. Moje emocje buzują, lata mi tam wszystko w środku. Wy wiecie, jak ja jestem kuszony wielokrotnie, żeby tego nie robić? Ty mówisz, pyszny? Pyszny to jest niezależny od Boga, pokorny to zależny. Dla ludzi, kiedy widzą, że jesteś zdecydowany, silny, tak, mówisz pewnie, to mówię, ty pyszny jesteś. Ja mówię, ty w ogóle pyszny jesteś. Pyszny. Jak może wierzący człowiek nie może być pyszny? Narodzony z Bożego Ducha to nie jest pyszny człowiek. On zaufał Bogu już, tak? Oczywiście przejawiają się pewne formuły pychy, kiedy on się uniezależnia od Boga, no bo to normalne, to tak możemy go nazwać, tam jakieś tam pychy jego. Ale kiedy ty jesteś zależny od Boga, ja jestem zależny od Boga we wszystkim. We wszystkim. We wszystkim, w każdej rzeczy. Jak się narodziłem z Bożego Ducha w więzieniu w 2001 roku, ja wyszedłem na wolność. Ludzie, pierwsza rzecz, którą ja sobie uświadomiłem, to wiecie co? Ja nie mam w ogóle pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Wiecie co to? Ktoś mówi, ja mówię, wiesz, jak ty nigdy nie miałeś pieniędzy,
To dla ciebie nie mieć pieniędzy to jest drobiazg. Tak? Ale jak wiesz, miałeś kupę pieniędzy, jeździłeś po całej Europie, żyłeś, melanżowałeś, rozumiesz, jeździłeś super samochodami i teraz raptem ty musisz z tego zrezygnować. Ja czasami do ludzi mówię, sam fakt, że ja przestałem być przestępcą, powinien być dla ludzi informacją, że Bóg jest żywy. Bo ja się nie nawracałem, dlatego że ja nie miałem czegoś, ja w ogóle świetnie sobie radziłem w życiu. Świetnie. Świetnie, nie, w ogóle absolutnie. Nie była trwoga to do Boga, absolutnie. To ja się nawracałem w stanie, w którym świetnie sobie radziłem w życiu. Ja się nawróciłem, bo ja zobaczyłem, że ja do piekła idę. O. A nie dlatego, że mnie tam, wiecie, miałem jakieś braki. Ale ja teraz wychodzę, ja nie mam. Dają mi 15 zł, tak? Samochody mi zabiera policja, różne rzeczy mi rekwirują, tak? Zostaje mi różowy składek. Proszę Ciebie. Idę do jakiejś tam pracy za jakieś tam marne grosze, żeby się utrzymać, żeby przetrwać w ogóle to wszystko, tak? I zaczynam jeździć do kościoła. I wiem, że to jest jedyne miejsce mojego życia w ogóle. Będę tu żył, tak? W ten sposób. Więc to jakby, to jest świadectwo poddania się. Się poddałem. Przecież mnie moi koledzy, jak zaczęli, ja w ogóle na swój chrzest zaprosiłem ze 100 bandytów. Ze 20 przyszło, więcej nie przyszło. Oni siedzieli na tej siennej w tym kościele, się wyglądałem tak, nie wiem, buzia kaczki. A ja dumnie wchodziłem, tylko tam jeszcze się w tych, podczas chrztu, to tam jeszcze ubierali nas w takie, nie wiem co to było, takie szaty. Miałem szatę, takim sznurem były tutaj przepasany jak kargul. Dziewczyny miały też takie czepce, takie. Ale ja byłem dumny. Wiecie czego? Że ja idę się chrzcić. Patrzyłem na nich, po prostu na ich twoim. Tak patrzyli. Ja pamiętam, że potem rozmawiałem wiele razy z nimi. Jeden chłopak nawet mi powiedział, Artur, mówi, ja rozumiem twój wybór. Taki bandziorek z miasta. Mówi, kupię ci sklep. Chcesz? I w ogóle żyj sobie jak chcesz. Nic od ciebie nie chcę, wiesz, nie? A ja miałem tylko jedną myśl. Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? I tu się tutaj mówię, nic od niego nie weźmiesz. Ja mówię, dzięki, ziomuś. Poradzę sobie. Co będziesz robił? Ja mówię, będę pracował. Myślę, że jesteś nienormalny. Pracował. To bo wiesz, no jak się mówi komuś, to tak, kto żył i no to normalna dla ciebie sprawa to jest. Dla mnie nie była, no ja nigdy nie pracowałem. Nigdy. Ja potrzebowałem w domu, żeby śrubę przykręcić. Proszę Ciebie, to miałem telefon, przyjeżdżał fachowiec, przykręcał śrubę. Czy to rozumiesz? Więc teraz co robię? Poddaję mu się. I co robię potem przez całe swoje życie? Uczę się coraz głębszej formuły poddania. W ten sposób otwieram sobie drogę, tak? Do tego, aby jego objawienie codzienne było dla mnie dostępne, bo ono jest, tylko postawą się go przyjmuje. A nie, panie objaw, panie objaw, panie objaw, panie, coś tam masz do objawienia? No bo ludziom się wydaje, że taki jest Bóg. No panie objaw, tajemniczy Don Pedro jest Bóg, kiedy on się skrada i on ci objawia, może nie objawi, a może dzisiaj to on ma taki czas, a jutro ma inny. Z Boga zrobiono wariata. Ale uczą tego w kościołach. Mówię, pomodlimy się, może ci Pan objawi, tutaj może jeszcze prorok przyjedzie. Jakiś? Prorok, już nie powiem jaki. Ta postawa poddania, ona jest ściśle związana, wiecie z czym? Z uświadomieniem sobie śmierci starego człowieka. W ogóle nie poddasz się, jeżeli nie masz świadomości, że stary umarł. Tylko wtedy. Ja w ogóle jestem, zacząłem być absolutnie pewny, że mój stary człowiek nie żyje. Nie jest przyrośnięty, gdzieś tam nie ma, gdzieś go, bo czasem mówią, a gdzie masz starą naturę? Ja mówię, umarła. Stara natura była w duchu człowieka. Ob umarłym duchu była stara natura. Kiedy przyszło tam życie, na stara natura umarła. Umarła śmierć w tobie. Nie masz starej natury w ogóle. Zachowania
ze starego życia, które są w twoim życiu, nie są znamieniem twojej starej natury. Ty nie posiadasz swojej starej natury, nie masz ego. Nie masz. To dusza twoja, ona się całe życie uczyła pod władzą ego i ona przesiąkła ego, ale to nie ego. List do Galacjan 2:19-20 mówi jak wół, żyje już nie ja i tu jest greckie słowo ego. Żyje już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. Ego umarło. Nie jesteś egocentrykiem. Nie jesteś już. Jesteś Chrystusowym. I teraz co robię? Jako egocentryk ja nie otworzę się tak na Boga, ale jako nowe stworzenie otworzę się. Jestem świadomy śmierci starego człowieka. Jak ja kiedyś byliśmy u Drzyzgi w programie tam w Krakowie, o rozmowach w toku, jak ja powiedziałem, że ja zamordowałem człowieka, ale już nie mam wyrzutów sumienia, bo Jezus umarł za moje grzechy i wstał z martwych, to myślałem, że mnie zlinczują tam człowieku. Jak Pan może? To takie proste dla Pana. A ta żona, a te dzieci? Ja mówię, ale co dzieci? Mówię, co ja zrobię? Umarł człowiek. Zabiłem go. I koniec. Przyszedłem do Jezusa, Bóg przebaczył mi grzechy. To zbyt proste. A ja mówię, proszę Państwa, taka babka siedziała. Proszę Państwa, powiem więcej. Siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem teraz na tronie właśnie. Taki ksiądz siedzi tam. Ja mówię, tutaj się ta prawda, a ten ksiądz mówi tak. No to co on miał powiedzieć ten ksiądz? Co on miał powiedzieć? To jest prawda. Prawdą jest to, tylko co? Ja byłem zawsze świadomy tego, że stary umarł. To teraz co ja robię? Ja mogę przyjąć postawę poddania. Bo stary by nie przyjął postawy poddania. Stary chodził i się bujał. A człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Ale jestem nowym człowiekiem. Jesteś nowym stworzeniem. Miliard razy dziennie musisz to powtarzać, jeżeli masz problem z wyłożeniem się przed Bogiem. Bo może jest taki problem. Bo jeżeli masz taki problem, namierzasz go w życiu, to nie możesz i nie umiesz tej postawy przyjąć. Cały czas w tobie kręci się jakaś informacja, rozumiesz? Że jak przyjmiesz tą postawę, to się świat zawali. To musisz zacząć uznawać śmierć starego człowieka. Musisz myśleć, ja nie jestem już stary. Jestem nowy. I się kładę. Nowy i mam Pana i się kładę przed tym Panem. Stary by się nie położył, a nowy bardzo chętnie. Rozumiecie? Jesteś nowym człowiekiem. A więc prawdziwe poznanie Boga jest ściśle związane z poznaniem naszego nowego człowieka, czyli nas samych. Jesteś nowym człowiekiem. Jako nowy człowiek jesteś ściśle związany z Bogiem. Ściśle związany z Bogiem. Możesz się śmiało przed Niego wyłożyć i możesz śmiało od Niego brać codziennie. I musisz zacząć w to wierzyć, jak głupi. Będziesz się modlił i powiedz, Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem nowym człowiekiem, związanym z Tobą na zawsze. Płynie z Ciebie. Objawienie do mojego życia non-stop. Oto teraz, Panie, uznaję Twoje panowanie i przyjmuję każdego dnia światło. Każdego dnia. Ja wierzę w to, Ojcze. Wierzę w to, Ojcze. I potem, kiedy Ty zaczynasz coś robić, wchodzisz w jakąś rzecz, tak? To Ty musisz wierzyć, że masz objawienie. Ja nie wiem, jak ono będzie przechodziło. To jest nieważne jak. Ale musisz wiedzieć, że wiesz. Wiedzieć, że wiesz. Rozumiesz? Musisz wierzyć, że wiesz. Być pewnym tego, że wiesz. To ta wiedza będzie się objawiać. Najpierw wierzysz, że wiesz, a potem realnie wiesz. Najpierw wierzysz, że wiesz. Wierzę Ci, Ojcze, że wiem teraz w tej sprawie, bo jestem nowym człowiekiem, jestem z Tobą połączony, w ogóle idę jak przecinak, nie ma dwóch zdań, w ogóle koniec, dziękuję bardzo. To jest człowiek wiary. Tak człowiek wiary chodzi. Tak chodzi człowiek wiary. A nie człowiek jak zakręcony byk na lodzie. Człowieku, wiesz, on się rozgląda. Co go trafi? Czy jakieś objawienie trafi? Się wychylę, to mnie trafi. Pojadę na konferencję jakąś, żeby mnie trafiło objawienie.
Wariat. Człowieku. To jest w ogóle myślenie, że to Bóg ukrywa coś przed nami. No Bóg ukrywa, no Bóg, co syna swojego dało, coś ukrywa teraz. No Bóg, no weź. Bóg nic nie ukrywa przed nami, nic. Nic. Nic nie ukrywa Bóg przed nami, bo to nie jest człowieku, to nie jest jakaś postać, która z tobą jakieś gierki uprawia. To tatuś jest, rozumiesz? Tatunio. Któremu się siada na kolanach i go się po brodzie tak robi, tak. Się palec w nos wkłada. Jest bardzo w porządku. Bo jemu to nie przeszkadza. Tatuś. Jak taki tatuś może coś przed tobą ukrywać, masz pojęcie? Jak masz zgrzyty, to jest to odrzucenie teraz. Jak to zgrzyta gdzieś w tobie. To jest odrzucenie. Bo to odrzucenie tak zgrzyta. No to niemożliwe, żeby on taki był. Nie. On taki nie. List do Kolosan, 1:27. List do Kolosan 1:27 mówi nam ważną prawdę. List do Kolosan 1:27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Gdzie jest nadzieja chwały? W was. Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was. Chrystus w was. Czasami ludzie pytają, gdzie jest ten Bóg? Ja mówię, we mnie. Jak to w tobie? Ja mówię, tak. Gdzie? Ja mówię, tu. My dotkniemy tu. Bóg jest tu. Chcesz poznać Boga? Zaproś mnie do domu. Ktoś to uzna za arogancję. No ktoś powiedział, bo to jest arogancja. A to jest w ogóle prawdziwe. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. A więc poznanie Boga to poznanie zjednoczenia. Bądź świadomy zjednoczenia z Bogiem. A codzienne objawienia Bożych planów, celów i dążeń będą dla ciebie jasne jak słońce. Jestem zjednoczony z moim Ojcem. Jestem jedno z Ojcem. Nie jest nas dwóch, Ojciec i ja. Gdzie ja idę, tam Ojciec idzie. Gdzie ja idę, tam Ojciec idzie. Wiecie, jak my robimy te nabożeństwa na dworzu, tam jest zawsze taki dym, tam jest jak sieczkarni w człowieku. Wczoraj zaczynamy uwielbienie, będzie taki jeden tam przyszedł, coś tam, zaczynamy głosić Ewangelię, mówię, każdy, kto nie jest narodzony z Bożego Ducha, chodzi na postronku diabła. Patrzę, stoi taki postawny gość, taki, ja nie mam żadnego postronka. A najlepszy numer, bo wiecie, co robi? Jest tak zawirowany, że patrzy w kolumnę i mówi, a tam ja mówię, tylko ja stoję w innym miejscu, nie? Ja mówię, ty, A on patrzy w kolumnę, wiesz? Nie, mówię, ja mam żadnego postronka. A wiesz, tutaj ludzie stoją, mówię, patrzcie, zobaczcie, jaki to. On nie ma postronka. Jego diabeł nie prowadzi, proszę ciebie, na smyczy. Rozumiesz? Jego nie. Mówi do kolumny. Tak? Mówi do kolumny. Ale najlepszy, no, zaczynamy uwielbienie, ustał z przodu. Taki wyższy ode mnie o tyle. Stoi z przodu i zaczyna się uwielbienie, a on stoi przede mną. Ja tu stoję, a on stoi tu, no nie? Na dwie lepsze. Wiesz, nie? Ja mówię, w ogóle wiesz, no w ogóle stoję, w ogóle zaczynam się. Mówię, Boże, mówię, no w ogóle mówię, stoję, mówi satanistyczne, robi tu jakieś jazdy mnie na środku. Wiesz, no mówię, no. Mówię, Duch Święty mówi, połóż na nim ręce w ogóle. Tak się przyjrzałem, mówię. Wiesz, na wszelki wypadek patrzę w ogóle, że z której strony w mazach nie dostała. Dobrze. W ogóle wiesz, stoi, tam się buja, krzyczy, wiesz, jakieś takie no wulgarne rzeczy mu. W ogóle położyłem ręce mu na głowę i modlę się w ogóle, po cichu w ogóle, to jest uwielbienie, ja się modlę, po cichu mówię, związuję demony, mówię, które działają w tym człowieku. Słuchajcie, cała energia z niego odeszła. Zmieniły mu się oczy. Odwrócił się jak cyborg i odszedł. To nagrane jest w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że głęboka świadomość zjednoczenia. Rozumiecie? Gdzie ja, tam Bóg.
W ogóle masz świadomość, że gdzie ty pójdziesz, tam jest Bóg? Nie gdzie pójdzie Bóg, tam masz iść ty. Posłuchaj mnie teraz. Tam, gdzie idziesz ty, tam jest Bóg. Tam, gdzie idziesz ty, tam jest Bóg. Bóg nie wychodzi z ciebie, kiedy ty nie idziesz w miejsce, które On nie chce, żebyś szedł. On tam idzie z tobą. I koniec. Bo ty jesteś zjednoczony z Nim. Zjednoczony. Zjednoczony. Ty w ogóle wiesz, że On był z tobą we wszystkich sytuacjach, kiedy popełniałeś świadomy grzech? I się w ogóle nigdzie z ciebie nie ruszy? Miej tą świadomość. To nie to, że On wyszedł na ten czas. Nie wyszedł nigdzie z ciebie. Nie drgnął nawet. Rozumiesz, co to znaczy mieć taką pewność? Rozumiesz, że w tym momencie nie ma żadnego problemu, żebyś się poddał? To jest taki Bóg. Takiemu Bogu możesz się poddać. I płynąc zacznie do ciebie informacja. Co, gdzie, jak, skąd, kiedy. Ile ja rzeczy robiłem, które były nienormalne. Kupowałem kiedyś samochód. A ten samochód miał w ogóle zatarty silnik. Tam zrobili mu roboty na tym silniku. Natomiast brał olej. Wziąłem ze sobą dwóch mechaników i pojechałem kupić ten samochód. A wiedziałem, że to ten samochód. W ogóle. Absolutnie wiedziałem. Oni mówią, Artur, nie kupuj samochodu, samochód olej bierze. No przecież no nie kupuje się samochodu, co olej bierze. Czy ci właściciel mówi, że on miał zatarty silnik, on olej bierze. Ja mówię, panowie, ja was proszę, żebyście my tu go obejrzeli. Po prostu zobaczyli, co tam do zrobienia, w razie czego po to was wziąłem. Ja nie was nie wziąłem, żebyście mi powiedzieć, czy mogło kupić, czy nie kupić. Tylko ocencie, co do roboty, żebym też wiedział, jak tam z ceną rozmawiać. No jakby takie rzeczy. Wróciliśmy tym samochodem. Ja mówię, panie, olej bierz. Ale kupiłem. A to święty mówi, no to wyjdź, połóż ręce na nim. Powiedz, żeby nie brał. Dobrze, położyłem ręce. Kropli nie wziął już nigdy. U nas w domu, jak się narodziliśmy z Bożego Ducha z Agatą, kładliśmy ręce na wszystkie rzeczy, które szwankowały. Wiecie, ile czasu one potem działały? Aż je wymieniliśmy, bo mieliśmy pieniądze, żeby kupić nowe. Pralkę to wymieniliśmy, bo już nie chcieliśmy jej mieć. Taki stary Polar. Chodziła jak wariatka. A przestała chodzić, Agata położyła ręce, nakazała chodzić, proszę ciebie, to potem człowieku swoim życiem już żyła, dalej chodziła. Świadomość zjednoczenia. Wiemy, co mamy robić. Czy ty w ogóle wiesz, że możesz być chodzić w takim objawieniu codziennie, że będziesz absolutnie wiedział wszystko? Czy ty w ogóle wiesz, że możesz się nigdy nie potknąć? Czytałeś o tym, czytaliście o tym w liście Piotra? Możesz się nigdy nie potknąć? A tam może, tam jest napisane, nigdy się nie potkniesz. Nigdy się nie potkniesz. W ogóle interesuje was to, żeby się... Mnie to interesuje osobiście. Mnie interesuje, żeby się nigdy nie potknąć. Mnie nie interesuje, żeby wychodzić z tarapatu. Mnie interesuje, żeby precyzyjnie funkcjonować. Więc co robię? Chodzę w świadomości zjednoczenia. Tak poznaję Boże plany, cele i dążenia. Przyjmuję pozycję. Jestem świadomy, że jestem nowym człowiekiem. Jestem świadomy, że jestem zjednoczony. Nie podważam nigdy tego. Nie modlę się głupimi modlitwami pod tytułem Panie objaw, Panie pokaż, Panie przyjdź. Nie śpiewam głupkowatych piosenek, przyjdź Duchu Święty. Co to jest? Skąd on ma przyjść? Jak on siedzi w tobie? Gdzie ty chcesz, żeby przyszedł? Skąd? Stamtąd? Przecież jak on człowieku stamtąd będzie tutaj wracał, rozumiesz? To wszystkie stacje telewizyjne będą wiedziały. Rozumiecie, co to, że to jest religia? Religia, religia. Która sprała głowy ludziom. Przyjdź Duchu Święty. Albo Duchu Święty, nie odchodź.
No nie odchodź. Jak on stąd odejdzie, to się wielki ucisk zacznie. Dopiero odejdzie wtedy. Od ciebie to w ogóle nie odejdzie. Jak wszedł, tak nie wyjdzie. To działa w jedną stronę, jak skóra. Rozumiesz? Na zewnątrz się poci, ale woda do środka nie leci, jak jesteś pod prysznicem. No, tak? Tak z Duchem Świętym. Jak wszedł, tak nie wyjdzie. Ufaj. Gdzie on by poszedł? Demony wychodzą. Duch Święty nie. Nie możesz wyrzucić Ducha Świętego żadnym grzechem. Nie da rady. Jest uparty. Jak się rozkochał, to do końca stopi. To jest świadomość zjednoczenia. Pytam, czy potrzebujesz czegoś więcej, aby być wdzięcznym? Pytam, czy śmiesz nie przyjąć postawy poddania? To jest absurd. Absurd. Boże plany, cele i dążenia są dla Ciebie dostępne właśnie w taki sposób. Jeżeli będziesz chciał, to będziesz tak funkcjonował. Jeżeli nie będziesz chciał, to nie. Możesz mieć absolutny, stały kontakt z Bogiem. Będę Was uczył, jak słuchać Boga dokładnie, precyzyjnie. Będziecie absolutnie wiedzieć w 100%. Powiem, nie będziesz wiedział w 99, że to mówi Bóg, bo nie wiedział w 100. W 100%. Będziesz pewny, jak to, że woda jest mokra, a ogień gorący. Rozumiesz? Nie będziesz musiał latać od proroka do proroka, żeby Ci powiedział, co tam słychać. Żeby się coś Ci powiedział na Twój temat. Będziesz wszystko wiedział na swój temat. Będziesz wszystko widział w swojej duszy. Będziesz jasno oddzielał to, co jest prawdziwe, od tego, co jest nieprawdziwe w Twoim życiu. Będziesz coraz mniej popełniał błędów. Coraz mniej, krok po kroku. Coraz mniej. Będzie też coraz mniej porażek w Twoim życiu. Będziesz też precyzyjnie uderzał. Paweł mówi, nie uderzamy, jakobyśmy uderzali w próżnię. Uderzamy precyzyjnie, precyzyjnie, precyzyjnie. Precyzyjnie. My ludzi uczymy precyzyjnego działania. Żeby precyzyjnie prowadzili biznesy, precyzyjnie prowadzili służby. Wszystko precyzyjnie. Tak to działa. Chcę, żebyś zrozumiał, że to tak jest. Rozmyślaj o tych rzeczach, przesłuchaj tych nauczań, które były wczoraj i dzisiaj, jeszcze wiele razy, kiedy będą na YouTubie. Niech to przeniknie. Posłuchajcie, proponuję, żebyście przynajmniej jeszcze 9 razy przesłuchali tego wszystkiego. Bo to jest to, co jak to przyjmowalność umysłu, to jest 10% mniej więcej, jak jesteś dobrze skupiony teraz. A potem słuchaj tego i słuchaj, i słuchaj. I módl się, i mów, Duchu Święty, ja biorę, ja biorę, ja biorę. Rozumiesz? Zgraj to sobie potem na MP3 i noś to na uszach. Idź z tym spać. Nie słuchaj dziwnych rzeczy, tylko tego posłuchaj. Niech to ci się znudzi, niech ci się żygać od tego chce. Ale to wtedy cię przeniknie. Naprawdę ja wiem, co mówię, ludzie, rozumiecie? Ja wiem, co ja mówię. Możesz znać każdy ruch Boga wobec Twojego życia. Nie będziesz miał dylematu. Z kim masz być gdzieś? Co masz zrobić? Kiedy pojechać? Pewne rzeczy, które będą dalekosiężne, nie będą dla Ciebie od razu jasne. Bo one są dalekosiężne, będą się objawiać krok po kroku. Rzeczy, które są krótkodystansowe, będą dla Ciebie jasne od razu. Jasne będą od razu. Od razu. Otworzysz też się krok po kroku przez to na coraz większą sferę proroczą.
Bo te formuły, one będą dla Ciebie pomocne w kwestii w ogóle całej też formuły proroczej, całej perspektywy proroczej. Bo to, co dotyczy Twoich osobistych, Twojego osobistego poznania, będzie to dotyczyło, ta sama podstawa jest do tego, aby poznawać rzeczy związane z rzeczywistością, a też innymi ludźmi. Rozumiesz? Nie w takiej formie, jak wobec Ciebie. Ale ci z Was, którzy na przykład są w pewnej formie, w takiej perspektywie proroczej, się rozwijają, tak? To będzie to dla Was mega ważne. Jest mega ważne. Już prorocy to w ogóle powinni być ludzie, którzy cały czas na pleckach leżą przed Bogiem. Cały czas mają tą postawę, tak? Już prorok to się w ogóle nie powinien wierzgać. W ogóle, człowieku. No to rozumiesz? Bo to chodzi o to, żeby on tutaj był, jakby to jest szerszy głos, tak? Szerszy głos. Bazuj na tych rzeczach. Jutro polecimy dalej. Pewnie będziemy, ale na tym będziemy już budowali i nie będziemy już tych rzeczy powtarzać. Także to proszę Was, miejcie to sobie w taki sposób, to sobie poukładajcie. Bo jutro budujemy już na tym.